W dzisiejszym magazynie Kulturka. Vader wyda nową muzykę. Najpierw epka, później pełny album. Zamieszanie w obozie Rammstein. Wydarzyło się naprawdę sporo. Niesamowity hołd dla Lemiego podczas jednego z czołowych metalowych festiwali. Krzysztof Zalewski, niegdyś fan Iron Maiden, dziś nie może ich słuchać. Uważa, że to śmieszna muzyka. Zapraszam na kolejny przegląd newsów. Jeśli lubisz tę serię, zostaw tutaj oczywiście łapkę w górę, no i subskrybuj pełną kulturkę, żeby z muzycznymi newsami być zawsze na bieżąco. Vader wyda nową muzykę. Co prawda będzie to mini album, a na pełną płytę będzie trzeba jeszcze poczekać, no ale jednak będzie to pierwsza porcja nowej muzyki od Vader od 2020 roku. Peter zawsze powtarza, że na obecnym etapie kariery zespołu Vader nowa muzyka nie jest priorytetem. Nie jest tym priorytetem również ze względu na obfitość dyskografii Vadera, w której jest przecież masa muzyki. Jako sprawę najważniejszą Peter stawia sobie koncerty i docieranie z muzyką zespołu Vader w każdy zakątek świata. Dlatego też otwarcie mówi, że kolejne płyty nie będą ukazywać się tak często jak kiedyś. O tym, czy ma motywację do tworzenia nowych płyt Vadera, opowiadał nie tak dawno temu, no bo pod koniec tamtego roku na łamach Noise Magazine. Motywacja to by się znalazła, natomiast coraz gorzej z czasem. Powiem szczerze, że jakiś czas temu przeraziłem moich kolegów z zespołu, kiedy powiedziałem: kurczę, czy w ogóle jest sens robić jeszcze nową muzykę, skoro mamy tyle tych płyt i ludzie chcą słuchać przede wszystkim staroci? Naszło mnie kiedyś takie zwątpienie. Peter dodawał również, jakie są plany Vadera na nadchodzące miesiące, a nawet lata. Nie sądzę, aby następna płyta Vader pojawiła się wcześniej niż w 2025 roku. Tym bardziej, że kolejny rok musimy, chcąc nie chcąc, poświęcić jeszcze na kontynuację 40-lecia. Peter mówił też, że wiosną 2024 roku planują też wydać reedycję Black to the Blind na winylu. Z tego co wiem, jeszcze do wydania tej reedycji nie doszło. Później o planach zespołu Vader na przyszłość Peter opowiadał w wywiadzie dla kanału Sound Terror w czerwcu tego roku. Jesteśmy zawodowym zespołem, więc na pewno przyjdzie czas na kolejny nowy album, żeby mieć jakieś nowe piosenki do mieszania z tymi starymi na koncertach. Aczkolwiek w tym temacie jakoś specjalnie się nie cisnę, bo cały czas mam zaległości w kwestii reedycji klasycznych albumów Vadera, których zresztą młoda generacja chce słuchać. Na pewno w tym roku nagramy epkę z nowymi utworami. No i właśnie tutaj o epkę chodzi. Jej roboczy tytuł to Human Nihility, a o wszelkich szczegółach z nią związanych pisał sam Peter w mediach społecznościowych Vader. Vader Maniacs, jest mi niezmiernie miło podać do wiadomości, że właśnie rozpoczynam pracę nad nową epką, roboczo zatytułowaną Human Nihility. Sesję w Grindstone Studio wraz ze Scottem Atkinsem rozpoczynamy w połowie października. Materiał wydany będzie przez Nuclear Blast na wiosnę 2025 roku. Będzie to pierwszy materiał nagrany z Michałem za bębnami i jestem pewien, że intensywność zaskoczy nawet odwiecznych fanów Vadera. Również Mauser na pewno pozostawi swój wkład podczas tej sesji, co mi przed momentem obiecał. Więcej szczegółów będę zdradzał w miarę postępu prac nad płytą. Zawsze razem. Epka ukaże się więc wiosną 2025 roku, natomiast wydanie pełnego albumu Peter w wywiadzie dla Sound Terror prognozuje na koniec 2025 albo początek 2026 roku. Peter podtrzymuje również, że Mauser w zasadzie stał się pełnoprawnym członkiem zespołu, a przypomnijmy, że początkowo miał powrócić jedynie na kilka koncertów w Polsce. Dajcie znać, czy czekacie na nowości od Vader. Sporo ostatnio wydarzyło się wokół zespołu Rammstein, no ale po kolei. Przypomnijmy, że w 2023 roku Till Lindemann spotkał się z całym szeregiem zarzutów o rzekome molestowanie fanki. Zarzutów, które zostały zbadane, a następnie wycofane przez niemieckie władze. Jak podawał Deutsche Welle, śledczym nie udało się znaleźć żadnych dowodów potwierdzających te oskarżenia. Wcześniej o braku dowodów w tej sprawie informowała litewska policja. Zanim jednak to się stało, to Lindemann zdążył być oskarżony przez media na całym świecie. Wtedy też w obozie Rammstein zrobiło się takie, powiedziałbym, małe zamieszanie, ponieważ poszczególni członkowie zespołu zaczynali wystosowywać swoje własne oświadczenia. No generalnie wyglądało to tak, jakby w Rammstein doszło do jakichś konkretnych podziałów, co głównie objawiało się odcinaniem się od Tilla Lindemana reszty zespołu właśnie. Później, to już w tym roku, wjechał jeszcze pozew o plagiat, no o tym informowałem w magazynie Kulturka pewnie kilka miesięcy temu. Teraz Till Lindemann koncentruje się na swojej karierze solowej. Wydał płytę, natomiast nie jest to kolejna płyta z podszyldu Lindemann, czyli de facto duetu, który tworzy z Peterem Takedrenem, no bo Lindemann ostatnią płytę studyjną wydał w 2019 roku. Teraz wokalista Rammstein tworzy po prostu pod swoim
imieniem i nazwiskiem. W 2023 roku wydał album Cungę i teraz konsekwentnie go promuje. We wrześniu rusza na przykład w trasę po Ameryce i tam będzie grał m.in. na specjalnej edycji NotFest, która odbędzie się w Iowa. I w związku z tym, że Till Lindemann robi karierę solo, no to zaczęły krążyć plotki, jakoby Rammstein miał sobie zrobić przerwę. I szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to było całkowicie do przewidzenia. Jest to zupełnie naturalne, ponieważ zespół intensywnie koncertował przez kilka ostatnich lat. Na przestrzeni 3 lat wydał 2 płyty, no więc naturalnym krokiem po takim maratonie wydaje się odpoczynek. Trasę zakończyli całkiem niedawno, bo 31 lipca koncertem w Gelsenkirchen, a raczej 5 kolejnymi występami, no bo właśnie taką serią koncertów w niemieckim Gelsenkirchen Rammstein zakończył swoją trasę. W międzyczasie gitarzysta Paul Landers miał spotkać się z fanami i zdradzić im plany na kolejne lata. Plany prezentują się tak. Brak koncertów przez przynajmniej najbliższe 2 lata, wydanie utworu Ram Fia na singlu oraz wydanie oficjalnego filmu dokumentalnego o zespole. Brzmi całkiem spoko, prawda? To znaczy mi na przykład w oczy rzuciły się komentarze od fanów zespołu, którzy sami z siebie pisali, że zespół potrzebuje przerwy, no a stadionowy show potrzebuje pewnego rodzaju też przeformułowania, odświeżenia, no bo przez 5 lat prezentuje się w zasadzie tak samo, od 5 lat. Robi wrażenie, ale wiadomo, wszystko powtarzane przez tak długi czas w końcu zacznie nudzić. Natomiast 5 sierpnia w mediach społecznościowych zespołu Rammstein pojawiło się obszerne oświadczenie. A oświadczenia takie, wiadomo, fana mogą nieźle zestresować. Ale co mamy w tym oświadczeniu? Tak w skrócie, podziękowanie w kierunku fanów, ale zaznaczenie również, że zespół uważnie przygląda się pojawiającym się od zeszłego roku oskarżeniom kierowanym w swoim kierunku. Rammstein zaznacza też, że większość z tych oskarżeń postrzega jako zupełnie nieuzasadnione, natomiast nie zmienia to faktu, że na ich temat odbywa się wewnątrzzespołowa debata. W oświadczeniu mamy również uderzenie w media, które zdaniem zespołu zdecydowanie rozdmuchały sprawy, które na takowe rozdmuchanie nie zasługiwały. No bo na przykład były nieprawdą. Od zeszłego lata wysuwane są przeciwko zespołowi oskarżenia. Traktujemy to bardzo poważnie, mimo że większość z nich jest bezpodstawnych i znacząco wyolbrzymionych. Ten proces będzie nam towarzyszył przez długi czas i każdy z nas radzi sobie z nim inaczej. Na końcu oświadczenia pojawiają się, no niepokojące na pierwszy rzut oka, pożegnania w różnych językach. Natomiast całe szczęście nieco wyżej mamy wyraźnie zaznaczone, że to nie jest koniec. Ta ogromna trasa po stadionach z tym wspaniałym występem i tą niezwykłą sceną, tymi 135 koncertami w ciągu 5 lat i tymi 6 milionami fanów dobiegła końca. Jednak nie Rammstein, nie my, nie wy, droga trwa. Ale to jeszcze nie koniec tego zamieszania w Rammstein, o którym chcę opowiedzieć w tym dzisiejszym odcinku. Co dzieje się później? Till Lindemann pozywa Der Spiegel, a więc jeden z najpopularniejszych niemieckich tygodników. To głównie ta gazeta miała bowiem pisać o Tillu Lindemannie w sposób oskarżający go o rzekome panie fanki. Lindemann w pozwie zarzuca tygodnikowi, że na przykład ten posiłkował się sfałszowanymi dokumentami i próbował dokonać oszustwa przed sądem. No ale to też jeszcze nie koniec. Bodajże dzień po tym, jak informacja o pozwie obiegła świat, Till Lindemann postanowił w swoich mediach społecznościowych opublikować dość długi wiersz w języku niemieckim. Co prawda ciężko powiedzieć, o czym on konkretnie jest, natomiast no, w pewnym sensie przypomina pożegnanie. Przetłumaczony na język polski brzmi mniej więcej tak. Wszystko ma swój czas. Oto jestem, bardzo gotowy. Nic nie jest w stanie powstrzymać mnie odchodzenia. Przeszłość powoduje zmarszczki. Lepiej późno niż za późno, jeśli niestety to już nie działa. Powinieneś zabrać kapelusz i płaszcz, wyruszyć w szeroki świat, nowy widok, zala od starego. Szukać nowych brzegów, przesiąknięty winą, zmieniając ją w pokutę. Potrzebuję nowych kolorów, nowych etapów. Nie proszę o zrozumienie, nie potrzebuję też żadnego innego posiłku. Wyrok zapadł już tego dnia, zanim zapytałeś mnie o noc. W potrzebie jest tylko światło, pochodnie jak z Rosenrot, słowa i nastrój wystygły. Nigdy nie czułem się tak samotny. Życie jest w gruzach, idzie w ruinę, las spłonął, nic nie zostało do wyczyszczenia, ale popiół to najlepsza gleba. Mam nadzieję, że się z tego wydostanę. Kłaniam się w tym miejscu z pełnym podziękowaniem, dlatego wcale nie jest łatwo odejść. Czas spędzony z tobą, z wami był naprawdę miły. Z miłością i szacunkiem, Till Lindemann. No tak to mniej więcej wygląda. Przypomnijmy, że Till Lindemann, poza byciem muzykiem, jest również artystą piszącym właśnie wiersze. Dajcie natomiast znać, jak interpretujecie jego słowa, no i jaką przyszłość widzicie przed zespołem Rammstein. Lemmy uhonorowany na festiwalu Bloodstock.
ikoniczny brytyjski festiwal w tym roku odbył się w dniach od 8 do 11 sierpnia i zebrał całkiem ciekawy line-up. Natomiast podczas tego festiwalu doszło do bardzo ważnego wydarzenia, mianowicie uhonorowania prawdziwej legendy, prawdziwej ikony metalu. Przygotowano bowiem robiące wrażenie po piersi artysty, Lemmy'ego, które począwszy od tegorocznej edycji będzie stałym elementem festiwalu Bloodstock. Stworzono bowiem specjalne muzeum o nazwie Rock and Metal Museum, w którym to poza rzeźbą można było zobaczyć całą gamę osobistych przedmiotów Lemmy'ego. Między innymi kultowy kapelusz, buty, gitarę basową, ręcznie rysowane obrazy, odręcznie napisane teksty utworów, garderobiane akcesoria, czy też specjalne, nigdy wcześniej nie widziane zdjęcia z archiwum Lemmy'ego. Oczywiście wraz z końcem tegorocznej edycji festiwalu to muzeum zostało zwinięte, natomiast będzie je można odwiedzić przez cały rok, tylko w innej lokalizacji, a mianowicie w Rock City w Nottingham. Tam będzie można obejrzeć rzeźbę i inne pamiątki przez cały rok, aż do momentu, kiedy nadejdzie czas na kolejną edycję festiwalu Bloodstock. A kolejna edycja odbędzie się w dniach od 7 do 10 sierpnia 2025 roku i poznaliśmy już całkiem solidną część line-upu. Na przyszłorocznej edycji brytyjskiego festiwalu wystąpią m.in. Gojira, Machine Head, Trivium, Emperor czy Lord of the Lost. Jeśli już przy festiwalach jesteśmy, to Polska absolutnie nie ma czego się wstydzić. W tym roku odhaczyłem Mystic, Poland Rock, ostatnio także Rockowiznę w Gdańsku, na której grała m.in. Koma i z której relację zdam Wam w jednym z kolejnych magazynów. Natomiast sierpień zakończy się naprawdę solidnym, naprawdę mocnym akcentem w postaci Materia Fest w Szczecinku. Carcass, Napalm Death, Furia, Me and That Man i wielu innych. Tak prezentuje się line-up festiwalu, który odbędzie się przy Wieży Bismarckiej w Szczecinku 30 i 31 sierpnia tego roku. Dajcie znać, czy się wybieracie. Youngblood wydał książkę i tak się składa, że leży ona obok mnie. Partnerem tego odcinka jest wydawnictwo Feeria, a ja spieszę Wam już opowiedzieć co nieco o tej książce właśnie. Zacznijmy może od tego, kim jest Youngblood. To artysta młodego pokolenia wykonujący szeroko pojętą muzykę rockową. Znany z budowania silnej relacji ze swoimi fanami, energicznych koncertów i mówienia głośno tego, co myśli. Jego książka nie jest oczywiście autobiografią, nie jest książką typową. You Need to Exist to bardziej dziennik, ale no też nie taki zwykły. To interaktywne narzędzie, na stronach którego możesz wykonywać poszczególne zadania. Książkę możesz na przykład zniszczyć, a później tworzyć ją od nowa. Spójrzmy sobie na przykładowe zadanie, jakie Youngblood stawia przed czytelnikiem. Napisz wiadomość do przyszłego siebie, coś czego zawsze chciałbyś się trzymać. Albo napisz tu wiersz o czymś, co ci się dzisiaj przydarzyło, bądź brutalnie szczery. Albo jeszcze, tu zapisz słowa swojej własnej piosenki. Generalnie chodzi o maksymalne pobudzenie kreatywności, trochę też o odkrycie samego siebie, albo lepsze poznanie samego siebie. Książka jest przeznaczona raczej dla osób młodszych, powiedziałbym w zakresie od 15 do 19 lat. Propozycja dobra dla fanów Youngblooda, ale również dla osób, które z jakiegoś powodu mają problem z odnalezieniem się w społeczeństwie, czują się w jakiś sposób wykluczone, niezrozumiane, albo mają potrzebę przelania swoich myśli, swojej kreatywności na papier. You Need to Exist zakupisz m.in. w Empiku. Link oczywiście w opisie. Iron Maiden myślą już o nagraniu kolejnej płyty. Od wydania Senjutsu mijają już 3 lata, co być może jest znakiem dla panów z Iron Maiden, żeby powoli brać się za kolejną płytę. Ostatnie albumy wydawali co 5 albo 6 lat. Natomiast jaki jest stan prac nad tym nowym albumem? Czy już wystartowały te prace? Steve Harris na łamach hiszpańskiego Mariska Rock mówił tak. Mamy dużo pomysłów, ale jeszcze nic nie jest gotowe. Jako że Bruce Dickinson koncertuje solo, nie mieliśmy jeszcze czasu nagrać albumu. W przyszłym roku zespół Iron Maiden będzie obchodzić swoje 50. rodzinę. Czy w związku z tym Steve Harris i ekipa mają zamiar zorganizować jakiś event, w którym wezmą udział byli muzycy Iron Maiden? Harris odpowiada. Nie sądzę. Nie sądzę, by którykolwiek z byłych członków miał być częścią tych obchodów. Odpowiedzi Steve'a Harrisa są więc dość, no powiedziałbym, enigmatyczne, no ale przy zespole o takim stażu sam fakt, że zamierza tworzyć dalej, no jest już zdecydowanie pokrzepiający. Pozostając jeszcze w temacie Iron Maiden, na temat tego zespołu wypowiedział się Krzysztof Zalewski, czyli oczywiście polski wokalista. Kiedy 20 lat temu pojawił się on w programie Idol, dał się poznać jako wielki fan Iron Maiden. Teraz jego nastawienie do zespołu jednak się trochę zmieniło. W podcaście wojewódzki Kędzierski mówił tak. Do Dickinsona raczej nie wracam. Maidenów nie mogę słuchać. To śmieszna muzyka. Aczkolwiek
aczkolwiek mam wielki sentyment. Run to the Hills uważam, że jest przepięknym numerem, genialnym. Natomiast jak wydali ostatnią płytę, zmusiłem się do przesłuchania trzech numerów i mimo miłości nie byłem w stanie. Ale są takie zespoły, które nadal na mnie działają, jak Queen, Led Zeppelin czy The Doors. Nadal uważam, że to jest genialne. Ale wracając do Bruce'a Dickinsona. Facet śpiewa jak śpiewa, może się podobać lub nie, ale pomimo 65 lat świetnie operuje głosem. Potrafi śpiewać 30-sekundowe nuty. Jest mistrzem w swoim fachu heavy metalowym. Vended wyda płytę. Jest to oczywiście zespół kojarzony głównie ze sprawą powiązań, powiedziałbym, rodzinnych z muzykami Slipknot. To znaczy Vended na perkusji gra syn Clowna ze Slipknot, a śpiewa syn Corey'a Taylora. Kapela została założona w 2018 roku, swój pierwszy utwór do sieci wypuściła w roku 2021. Pod koniec 2021 roku wydała również epkę, na której znalazło się 5 utworów. Później panowie kontynuowali wydawanie pojedynczych singli, a teraz zapowiedzieli pełną płytę. Album przyjmie po prostu tytuł Vended i ukaże się 20 września tego roku. Co ciekawe, widziałem komentarze fanów kapeli, zarzucające jej w pewien sposób zbytnie nawiązywanie do Slipknot. To znaczy debiutancki album przyjmuje nazwę taką samą jak zespół. To samo mieliśmy w Slipknot w roku 1999. Również okładka ma pewne podobieństwa. A panowie z Vended nie chcą przecież być bez przerwy porównywani do Slipknot. Mimo tego grają jednak muzykę w bardzo podobnym klimacie. Siłą rzeczy są więc i pewnie będą porównywani do Slipknot. Ja widziałem chłopaków na żywo 2 razy. Raz jako support przed Slipknot w Gdańsku, drugi raz natomiast również w Gdańsku, ale na Mystic Festival tym zeszłorocznym. Otwierali wtedy dużą scenę podczas jednego z festiwalowych dni. Ja bardzo lubię poszczególne utwory Vended. Uważam, że mimo tych wszelkich podobieństw do Slipknot, to jednak robią coś swojego. Nie są w żadnym razie cover bandem czy coś w tym stylu, natomiast zastanawiam się, czy pójście tą ścieżką, wydeptaną już w pewnym sensie przez ich starszych, powiedzmy, nie będzie dla nich zbyt dużym obciążeniem już na samym starcie. No ale być może taka muzyka po prostu im w duszy gra i taką właśnie muzę chcą grać. Dajcie znać, czy słuchaliście już Vended i czy czekacie na płytę. Jeśli natomiast ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie tutaj oczywiście łapkę w górę, i subskrybujcie Pełną Kulturkę, żeby z muzycznymi newsami być zawsze na bieżąco.